Prezentowane urządzenie Amica AWM712D to pralka wolnostojąca, ładowana od frontu, o pojemności 7 kg. Urządzenie należy do linii wzorniczej Maxima. Klasa efektywności energetycznej A gwarantuje najniższe zużycie energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej skuteczności prania. Maksymalna prędkość wirowania urządzenia to 1200 obrotów na minutę. Pralka wyposażona została w duży i wysoko umieszczony otwór załadunkowy o średnicy 30 cm. Drzwi otwierają się pod kątem 180 stopni. Za pomocą panelu sterującego z wbudowanym wyświetlaczem LCD użytkownik może odpowiednio dostosować parametry prania do typu i jakości pranej odzieży. Ponadto pralkę można zaprogramować na opóźnioną fazę rozpoczęcia prania. Wielofunkcyjne pokrętło opisane za pomocą ikon pozwala wybrać jeden z 15 oferowanych programów prania. Użytkownik ma do dyspozycji dodatkowe opcje prania, które umożliwiają modyfikację programu. Opcja Eco Plus umożliwia dostosowanie zużycia wody do stopnia zabrudzenia pranej odzieży. Pranie wstępne jest cyklem prania stosowanym przed praniem głównym. Dodatkowe płukanie polega na wykonaniu jednego lub kilku dodatkowych cykli płukania w trakcie trwania programu. Pralka AWM712D wyposażona została w funkcję niezależnej regulacji temperatury w zakresie od 30 do 95 stopni Celsjusza oraz płynną regulację prędkości wirowania z możliwością całkowitego wyłączenia. Funkcja szybkiego dostępu umożliwia natychmiastowe otwarcie drzwi pralki podczas prania. Pozostawione omyłkowo rzeczy można dodać do prania w dowolnym momencie trwania cyklu. A drzwi pralki odblokowują się w ciągu kilku sekund. Autosensor dobiera właściwą ilość wody w zależności od ilości załadowanego prania.